przyjemna konieczność. Pisanie jest dla mnie sposobem myślenia. Ciąg czynności myślowo-czuciowych. Udzielaniem głosu tym, którzy go nie mają. Szansą powiedzenia tego, czego nie umiem powiedzieć w życiu. Moja książka, Imperium Dzieci, to dystopijny świat, w którym najwyższą wartością jest dobro i szczęście dziecka, a dzieciństwo jest najbardziej radosnym czasem w życiu człowieka. I tak jak w każdym dystopijnym świecie, tak również w tym, zdarzają się pęknięcia, szczeliny, światy podziemne, ponieważ okazuje się, że w idealnym świecie są ludzie, którzy nie są zadowoleni z tego, jakie miejsce w społeczeństwie zajmują i po cichu marzą, tęsknią za różnymi rzeczami. Za dziećmi, za miłością, za wolnością przede wszystkim. Gdzie widzę swoje pisanie na tle innych? Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, bo pracuję w różnych miejscach i piszę prozę albo do teatru. Natomiast na pewno ta książka powinna znaleźć się, chciałabym, żeby znalazła się wśród innych dystopii czy antyutopii. Bardzo lubię w ogóle czytać antyutopie i dystopie. Lubię książki opisujące świat z takiej dużej perspektywy, z dużego dystansu, a jednocześnie taki świat, który wymaga jakiegoś opowiedzenia się zwykle po stronie słabszych. To mnie bardzo interesuje, ten kontrast, ten konflikt pomiędzy wielką ideą a małym człowieczkiem, między ogromnym systemem, doskonałym w swoim założeniu, a niedoskonałym człowiekiem, który jest przez to piękny.